Polsce każdego dnia 2-3 osoby dowiadują się o tym, że są zakażone wirusem HIV. Niestety, tylko mniej więcej co 8 osoba wykonała kiedykolwiek test pod kątem obecności tego wirusa, a pamiętajmy, że HIV prowadzi do nabytego niedoboru odporności, czyli do AIDS. Tej choroby nie można całkowicie wyleczyć, można natomiast spowolnić jej rozwój. Warto mieć na uwadze również to, że HIV dotyka ludzi każdej płci w każdym wieku, niezależnie od ich statusu materialnego, bo przecież dróg transmisji tego wirusa jest wiele. No a dzisiaj, 19 listopada, gdy rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania, my również zachęcamy do tego, ażeby takie badanie wykonać. Można je zrobić m.in. tutaj, w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, przy którym działa punkt konsultacyjno-diagnostyczny. Na badanie nie potrzebujemy skierowania, nie musimy go wykonywać na czczo. Badanie jest bezpłatne i polega jedynie na pobraniu krwi, a na wyniki oczekujemy maksymalnie do kilku dni. Pamiętajmy, że w przypadku wirusa HIV, w przypadku AIDS, troska o nasze zdrowie to także troska o zdrowie i życie naszych bliskich.